Witam, teraz prezentacja nowego nabytku u Jacka, kombajn Dreningborg D7000. Przypadkowy nabytek, byłem tym moim mańkiem, pierwszy dziewiczy kurs, koledze przywoziłem kombajn, no i tak przypadkowo zobaczyłem ten okaz w takim stanie, no i grzech było go nie kupić. Ogólnie nie byłem nastawiony na zmianę kombajnu, no bo tego rekorda, co mam, 6 lat, sprawuje się rekord bardzo dobrze i nie planowałem zmiany, ale po prostu w takim stanie kombajn znaleźć jak ten, no to jest rzadkość. Pokażę wam mniej więcej jak to wygląda. Kabina bezsłupkowa. Pełne oświetlenie, przenośnik pochyły, instalacja elektryczna do poprawy, hydraulika bez wycieków, na korpusa przenośniki całe niespawane, łańcuch w środku w bardzo ładnym stanie. Pas na mocarni nowy, no i w ogóle tak porównując bizona do Dreningborga, to się nie dziwię, że bizon padł, no ale trudno. Tylko jedna bateria, instalacja na 12 V. Tutaj obroty na bębnie do końca skali 1500 obrotów chodzi. Ma bukownik. Tutaj jest wiatraczek, a tu jest ten bęben, tak jakby mały trier, co doczyszcza. Mocarnia włączana elektrycznie. Wysypi gardzie włączana też elektrycznie. Zmiana obrotów wentylatora nawialni też elektrycznie. Szybki montaż bezwoźniowy headera. Tutaj napinacz. Fajna rzecz z tymi schodkami. Schodki przekręcane na bok, nie tak jak w bizonie. Pokażę wam. O. Tu bierze się blaszkę do góry i schodki przekręcimy na bok. O. Schodki przekręcane na bok do pozycji transportowej. Bardzo przemyślany, fajny patent. Konstruktorzy, jakby coś takiego wymyśleli, to nie wiem, musieliby Nagrodę Nobla dostać. Wejdziemy do środka. Czujniki strat. Klimatyzacja. Światełka, nawiewy. Tak się kabinka prezentuje. Ogólnie nie jeździłem nigdy kombajna na hydrostacie, ale powiem wam, to jest bajka. Nawet zjechać z lawety, wjeżdża się po centymetrze, nie ma żadnego problemu. Nie tak jak w tych dłomach polskich, który w suprach rzadko który ma dobre hamulce. W rekordzie to jeszcze dobrze, ale mówię wam, tutaj tym jazda to jest bajka. Duńczyk dał jeszcze instrukcję obsługi. Prosiłem go o katalog. Mówił, że jak znajdzie, to dośle pocztą. Także niemyty, niepitowany kombajnik prosto ze żniw. Wskaźnik wysokości. W reksiu też mam zrobiony bardzo prosty sposób. Ogólnie
Mamy tylko w podłodze hamulec, a tu podnoszenie hedera na dół, do góry pedałem. Bardzo fajny kombajnik. Nie byłem nastawiony na zmianę, ale po prostu przypadkowo go zobaczyłem, no i stwierdziłem, że go nie kupić. Instalacja jest elektryczna do poprawy. Tam parę dupereli tylko poprawić przy nim, a tak to nie wiem, czy będzie widać. Cepy bogate, klepisko w porządku. Ogólnie to komaj w takim stanie to rzadkość. Ustawianie kierownic wiatru. Naprawdę bardzo ładny stan kombajnu. Zbiorniczek 200 litrów. Nie trzeba patyka, żeby zobaczyć, ile jest. Wężyk ze stanem widać. Jedynie blachy od wyrzutu słomy brakuje, bo praktycznie nie pracował sieczkarnią. Sieczkarnia, jak widać. No i tak to widać w środku. Czujniki strona wytrząsacza. Pokażę wam w środku, jak to wygląda. W środku tak wygląda. Bardzo mały przebieg tego kombajnu. Oryginalne sita, górne kieszeniowe, dolne otworowe, dał jeszcze sito do rzepaku. Normalnie widzicie, jak to wygląda. Grzego było nie kupić. Wyjdziemy do silnika. Silniczek nie myty, bez wycieków. Hydrostat wszystko suche. Perkins wolno sący. Także ogólnie to pali bardzo letko. Bardzo ładny kombajnik. Tak to wygląda w środku. Fajna kabina. Tak jak w Reksiu. Bęben samoczyszczący. Tylko że tu szczoteczki są omiatające. A w Reksiu nie ma. Fryz wstępny, wkład wymienny. Ogólnie bardzo ładny kombajn. Nie malowany, w oryginale cały. Dronningborg. O, tutaj pokazuję obroty na wentylatorze odwialni i tutaj się reguluje elektrycznie. Wolniej, szybciej. Hydrostatik. Ogólnie to powiem wam, że nie byłem nastawiony na zmianę kombajnu, ale jak go tylko zobaczyłem, to tak jak miłość od pierwszego wejrzenia. Tu jest hederek z wózkiem. Napęd motowideł w hydra uliczny. Jednego palca nie ma dostaliśmy dwie komplety tych blaszek. To jajeczko i palec. Podnośniki wyległego zboża. Tak to wygląda
fajny patent tutaj przy motowidłach. Nie tak jak w suprze czy w reksiurze się wyczecza, spawywa czy coś. Dwie śrubki stworzeń się wymienia i plastiki. Napęd kosy tak jak w polskim. Druga zapasowa kosa w komplecie. Niemyty prosto tak jakby z pola. Przyłącze hydrauliczne takie, że nie ma możliwości się pomylić. Do wysuwu siłownik jednego działania i sprężyny naciągowe. Ogólnie bardzo ładny stan. Header prosty, niespawany. Kombajn zresztą też. Wózek tylko trochę taki patent dziwny, aby te koła były w środku. Tak są na końcu i tak manewrować nim albo coś, to bardzo to dziwnie zachodzi. Ten dyszel jest przynajmniej o 1,5 metra za długi. Nic. Jeszcze rzut okiem na drona. Dzięki, na razie.